Tak. Dla kamery. Uwaga, gotowi. Cisza na planie i akcja. Super to okno. U mnie takiego nie ma. A to, co to jest? A co to? To coś na szczudłach tutaj. A, to jest łóżko. To jest łóżko? Fajne. Serio, petarda! To jest najfantastyczniejsze łóżko, jakie kiedykolwiek widziałam. Sporo widziałam. Co zbudowałeś? Nie, wiesz co, to poprzedni lokator był hipisem i chciał mieć odlotowe sny, dlatego walnął sobie łóżko na rusztowaniu. Jeszcze wannę wstawił do salonu, nie wiem po co prawda. A jakbyś spadł, to co, mógłbyś sobie coś złamać? Z każdego łóżka jak spadniesz, to coś sobie możesz zrobić, nie? Córka ci pytała? Nie, nic. Dziękuję bardzo. W ogóle mogłem wziąć tam to twoje mieszkanie, ale wybrałam to właśnie ze względu na łóżko. Nie dziwię ci się. Dziękuję, że cię pilnujesz, naprawdę. Nie ma problemu. Wyżajnie do sklepu i kupuję serwetki, papierowe ściereczki, żarówki, ale o kawie zawsze zapominam. Tutaj jest jej dużo, nie jest za zimno. Nie, w sam raz. A może potrzebuję żarówek, nie, albo serwetek, albo kwiatów? Nie trzeba, mam wszystko, naprawdę. Ale sobie jednak posłodzę chyba trochę, wiesz? W kuchni masz. A mogę mieć pytanie do ciebie? Możesz. Dlaczego nie chcesz tu swojej matki? Ty skąd to wiesz? No bo skoro ty słyszysz mnie, no to ja słyszę ciebie, tak? I chyba dźwięk przechodzi tymi szparami, bo w ogóle po co są te drzwi tutaj? A, tamte są, wiesz, bo twoje i moje mieszkanie kiedyś były jednym wielkim mieszkaniem, ale jak zdecydowali się, że chcą z niego zrobić dwa oddzielne, to po prostu zamiast, wiesz, zamurować to przejście, to zamknęli te drzwi nie na klucze. Nie odpowiedziałeś mi. A o co pytałaś? Dlaczego nie jesteś tu swojej matki? To jest długa historia, no i po prostu... Dobra, to jest krótka historia, ale już ciągnie się od tak dawna, że... No moja matka nie chciała, żebym się wyprowadzał, bo myśli, że sobie nie poradzę samemu mieszkając. No i dała mi na próbę mieszkać samemu przez 2 miesiące, minął miesiąc, bo mam jeszcze 1 miesiąc. Sama rozumiesz. A czemu jej powiedziałeś, że miałeś tu wczoraj melanż? Wszystko słychać? No prawie wszystko tak. Zawsze jej mówię, że... Albo tutaj miałem melanż, albo gdzieś byłem na melanżu, żeby po prostu się ode mnie odczepiła. Nie potrafi zrozumieć, że wolę czas spędzać samemu, niż dotrzymywać towarzystwa jej i pani Wandzie. No już słyszę, jak tutaj wchodzi i mówi, że no nic, tylko siąść i płakać. Dużo płacze? No. Ale lubi postraszyć. Słuchaj, jeśli naprawdę chcesz się popłakać, to przyślij ją do mnie. U ciebie jest chociaż porządek, co nie? Jesteś chyba dość dorosły, żeby mieszkać samemu. Ja mam 19 lat, a ty? Według mojej matki mam 11 lat, ale niedługo kończę 10. No to mamy chyba tę samą matkę, słuchaj. Moja by chciała, żebym do końca życia była dzieckiem. Do końca jej życia, żeby jej lat nie przyznała. Uwielbia, jak ludzie mówią, że wyglądam jak siostra. Jej tego nie mówią, to sama ich o tym informuje. Masz pracę? Nie, pracy nie mam, ale pracuję nad tym, bo gram na gitarze i śpiewam. Słyszałam cię wczoraj! O Jezu, to przepraszam, nie chciałem. No, to było spoko, muza. Tu przepraszasz, to było spoko. A potem co? Spróbuję jakoś sklecić materiał jakiś sensowny. Nagrywam to sobie, bo nie czytam z nut, ale... I jak już coś sensownego nagram, to porozsyłam to po wytwórniach. I może się któraś zainteresuje, jeżeli nie, to po prostu wydam to samemu. Wrzucę na YouTube'a, na jakiegoś Spotify'a i niech sobie myślę, ale na pewno nie wracam do Jeziornej. Dobra, dziękuję bardzo.